A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Too Dark. Do baru mieliśmy sobie dzisiaj znowu zajść na starcie. Tak też uczynię, jest pub. I zobaczymy, czy nasz informator nam o czymś ciekawym powie. Obudź się, Kowalski. Mermaid's Tavern to nie stragan ze wskazówkami, a upijanie się do nieprzytomności nie pomoże ci odnaleźć dzieci. Ale i tak mam wrażenie, że jestem blisko. Ta pokraka na wózku, gdzieś już go widziałem. To musiało być dawno temu. Aha. Podświetlony jest. Coś ze sobą zabrał. Stare zdjęcie. Dzieci w szkolnych mundurkach na tle posiadłości. Dobrze skojarzyłem z tą literą S. Tam jest właśnie to takie zdjęcie z takim, no z taką posiadłością pewnie właśnie. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Napalony przy stojniaku? Betty, podwalasz się do mnie już od prawie 15 lat. Nie możemy porozmawiać o czymś innym? Co chcesz usłyszeć? Masz dzieci? Żartujesz, prawda? Wolałabym już chyba rzeżączkę. Nienawidzę małych obsra i majtków. Może i masz rację, Betty. Ja miałem dzieci. Wiem, wszyscy w Gloomwood wiedzą. Przykro mi, Kowalski, ale czas leczy wszystkie rany i tak dalej, i tak dalej. Może powinieneś zapomnieć. Czas na mnie, Betty. Do jutra. Nie, Kowalski to nie zapomni o swoich dzieciakach. Nie ma takiej możliwości. Minęło 7 lat, to już co prawda nie są takie dzieciaki, nie? Ale to trzeba znaleźć. O, widzę, że się uparła. No to są te pieniążki po staremu. Dobra, obejdę sobie. O, naszego informatora coś nie widać. No, Kowalski z nią gada chyba przez mikrofalówkę. Przez krótkofalówkę, co ja gadam w ogóle. Ten dziwny przedmiot jest cały czas. Przez mikrofalówkę, no tak. No. Ten dziwny przedmiot. A może to jest po prostu jakaś ciekawostka, jakiś kształt z jakiegoś filmu albo coś po prostu. Nie wiem, gdzieś tam znajduje on to cały czas. Albo coś tu w końcu z tym będzie. Nie, no tu jest ten plakat po staremu. A tu jest coś podświetlone teraz. Aha. Cześć, Kowalski. To co zwykle? Do pełna, Rob. Aha. No dobra, ten karambol, tak. Zobaczymy w telewizji. Może coś jest ciekawego. Coś nowego może? Na Kowalski ma kolorowy telewizor teraz. Wczoraj w nocy na skraju lasu Gloomwood funkcjonariusze znaleźli... Aha, no to było ciało drogiego kolegi Paula Rogera. Czyli trąbią cały czas o tym samym, tak? No dobra, zobaczmy w takim razie tutaj. Coś tu jest. No to jest to. To jest właśnie to, na co ja zwróciłem uwagę. Stary i zakurzony obraz posiadłości. Widzicie, jest takie samo S... Jak było wtedy? Robert, pozwól na chwilę. Pewnie, jak mogę ci pomóc? Ciekawi cię ten obraz? Niezła psychodela, co nie? To sierociniec. Mój dziadek dorastał tam na początku wieku. Ta posiadłość na zdjęciu to ten sam budynek, prawda? Wygląda na to, że tak. Wow, te dzieciaki wyglądają dziwacznie. Wiesz, gdzie to jest? Sierociniec Gloomwood w parku Silent Mounds. Po prostu idź dalej tą ulicą, nie możesz go przegapić. Dzieciaki? A, nowa lokacja dostępna. A, bo on mu chyba pokazał to zdjęcie po prostu, tak? Tu jest też ta posiadłość właśnie. To jest to samo i to jest ten sierociniec. No dobra, a tutaj mamy listę dłużników Roberta. Okej, okay. A może też by jakieś takie... Znaleźć można nazwisko, z którym się wcześniej już spotykaliśmy, gdzieś tam na innych listach, co? Może gdzieś tutaj jakieś takie ciekawostki są. No dobra. Czy coś jeszcze tutaj? Chyba nie. Odblokowała nam się nowa posiadłość, z tego co mówił, więc tutaj powinno być już dobra. Możliwość powrotu do domu. Aha, to jest ten sam komunikat, co był ostatnio. O, Jessie tutaj jest cały czas, 9 marca. No dobra, zobaczmy, czy coś się zmieniło. Śmieci po staremu.
To chyba śmieci Kowalskiego. Tu nikt inny nie mieszka. Chociaż pewnie gdzieś tam ma sąsiada już blisko, co? Kowalski, Kowalski. Co? O co chodzi? Uspokój się. Oho. Chodzi o Emi. Zniknęła. A Konrad otrzymał wiadomość z pogróżkami. Porwali mi córkę, Kowalski. Konrad ma związane ręce. Czekamy, aż porywacze się odezwą. Zrób coś. Ruszam do sierocińca Gloomywood w parku Silent Mounds. Tam się spotkamy. O kurde, dobra, może ktoś tu siedzi w domu, tym razem znowu, pamiętacie? Tam kiedyś była zasadzka. Ja tu muszę mieć się na baczności. Śmieci po staremu. Pistolet w ręce. Światło zapalone. Kilka piw, mleko i zjełczałe masło, nic do jedzenia. A już ma kawę? Bo ostatnio coś tam mówił o kawie. Aha, no nie ma kawy. O, ej, tu może ktoś się czai na Kowalskiego. Trzeba uważać. Bezpieczniki są na swoim miejscu? Są. Wszystko w porządku, dobra. Okej, ciekawe, czy szczura usiedzi. Zobaczymy w telewizji. Zaraz coś nowego może jest. A tu jest to zdjęcie, ja tak ostatnio go szukałem. Jessie musiała je naprawić po prostu. Nie zwróciłem na to uwagi poprzednio. Zobaczmy, telewizja. Kolorowa. Breaking news. Nie, to jest ciągle to samo. Dobra, zobaczmy, czy jest szczur. Auć, no jest szczur. Szczoteczki do zębów wciąż nie ma. Oszczędzamy prąd. Okej, żadnego zagrożenia nie widzę. Otworzymy sobie nasze tajne przejście, zgasimy światło. A, paczka z nabojami. Ile? 12 sztuk, dobrze. No, może tu się ktoś czai, ale raczej nie. Okej, no niby tam się odblokowała kolejna lokacja, ale mimo wszystko pozbieramy dowody. Może Kowalski coś skojarzy, może coś skomentuje. Zobaczymy sobie. A, jest lupa? Nie, ma lupy ciągle. Dobra, są te oczy, są jakieś torby, zdjęcia, książki kucharskie, pamiętniki, listy, pudełka, medaliony, zdjęcia. Coś tutaj nowego? Nope. No to chyba trzeba zobaczyć. No jest, jest. Sierociniec w Gloomywood. I to jest kolejna miejscówka, gdzie będziemy mieli misję. No już tu za wiele miejsc nie ma, gdzie by się miało coś zmieścić. Wistful Point, jakieś tu jeszcze coś. Idziemy, zobaczymy. Wow. Nieźle. Wygląda to jak oscarowa scenografia do filmu grozy. Żadnych świateł. Uważaj, Kowalski. Sandra i Martin mogą tu być. A mała Emi jest tu na pewno. Kruk Edgara Alana Poego. Też tu jest. Uuu, cmentarzysko. 9 marca 1976 roku. Cmentarz w pobliżu sierocińca da fuk. Ej, patrzcie, jest to S znowu. Jest to S. Widzicie? Mgła. Ktoś tutaj jest od razu. Jesteśmy jak te dwa okręty we mgle. Nie, jak to było? Jesteśmy jak te dwa okręty, co błądzą we mgle i nigdy się nie spotkają. Okej, wchodzimy. Cmentarz. Co ten koleś tu robi? Z jakimś kilofem chodzi i dewastuje cmentarz. Dobra, chodźmy najpierw tutaj, pomału. Może jakiś ważny nagrobek będzie podpisany. Ktoś tu może leży, istotny. Gdzieś. O, widzicie? A nie, to cukierek, okej. Ktoś zgubił cukierek na cmentarzu. Świetnie. O, coś jeszcze. Głowa pomnika.
którą można wziąć w rękę. Mhm. Okej. O, tu jest taka sama. Ale to chyba nie o to chodzi. A tu są drzwi. Zobaczmy, czy otwarte, pomalutku. Otwarte. Tu będziemy mogli wejść, ale najpierw się rozejrzymy tutaj w okolicach. A, tu coś? Chyba, że tu? Nie, coś z tą głową będzie pewnie. Nie, coś tutaj, on coś tutaj dostrzega, ale nie wiem za bardzo, o co chodzi. Może czegoś nie mamy? Nie wiem. No tu jest też taka głowa pomnika. Tu nie ma głowy, ej, ja coś zaraz tutaj wymyślę. Coś tu pewnie można zrobić. Chyba lepiej, żeby mnie nie widział, chociaż nie wygląda na jakiegoś groźnego. Tu chodzi, pracuje, schowam się gdzieś w cieniu. Może tutaj? Nic tu nie widzę. Jakieś skrzynki tutaj są, może coś tam znajdziemy? A, to są takie skrzynki, okej. Dobra, zobaczymy, czy tutaj może coś z tą głową. Coś się otworzyło chyba. Gdzie on tutaj coś widział, nie? Tak, patrzcie, tu się coś otworzyło. Chwila, chwila. Ja to muszę wszystko wiedzieć, po cichu. Te drzwi są zamknięte z drugiej strony. Ty weź sobie może zapal w ogóle. Paliłem, jak tu przyszliśmy? Nie, paliłem chyba. Dobra, nieważne. Ale coś ten koleś tu jeszcze musi... Może ja jednak sprawdzę tutaj na dole? No, tylko że to ciężko będzie, ale może... Coś tam mnie zobaczył. Nie, tu nie przejdę. Dobra, poczekaj. No nie. Co tutaj robisz? Nie powinno cię tu być. Ciebie też nie. Ten sierociniec ciągle działa. Ktoś tutaj mieszka? Oprócz mnie nie ma tu nikogo, a ja staram się tylko jak najlepiej wykorzystać tę żyzną cmentarną glebę. Odejdź stąd. Zamknęli to miejsce lata temu i zaufaj mi, dobrze, że tak się stało. Żyzna cmentarna gleba. Nie, no chyba nie. Dobra. Wiemy, czym użyźniona. Dobra, co tutaj? Coś tu znalazł? Grobowiec. To jest krypta albo mauzoleum z Diablo. Cholera, wyjście się zamknęło. Da fuk? No nie mówcie, okej. Okay. Coś tutaj. A, jest dźwignia. Ktoś tu chodzi z tasakiem. Może nie widzieliście, bo to obraz z kamerki. Zaraz mu się przyjrzę. Tak, ustawimy sobie tu jakoś fajnie. Ktoś tam chodził z tasakiem. Ja widziałem tasak. Okej, rozejrzyjmy się tu. A, to jest coś takie przesuwable też. Cukierki. Okej, coś jeszcze? Przyuważać na takie... A, widzicie go? Taki świnioł. Może to jeden z rodziny Normanów. Ej, tu są sidła. Może wpadnie. A może go jakoś można wciągnąć? Tak, tutaj są. Co on tam gada? Coś tam gada. Tu coś widać? A, jest ich tu mnóstwo. What? Baterie. Mhm. Te drzwi otwiera się inaczej. Pewnie trzeba cukierkiem rzucić. Dobra, spokojnie. Poobserwuję tego świniaka troszeczkę. Poszedł gdzieś. Wezmę cukierek.
No dobra, skończyłem. Niech teraz ktoś po nie przyjdzie, bo ja już się stąd nie ruszam. No nie mówcie. Ranny szczur. On tam coś gada, ja się muszę skupić na szczurach. Dobra, jakoś to idzie. Nie mam żadnego narzędzia, którym mógłbym szczury bić, chyba że latarką, ale to chyba nie zadziała. Dobra, jakoś je tutaj pomalutku wykończę. Mam nadzieję, że mnie mocno nie pod... Kurde, źle się zsynchronizowałem. Że mnie mocno nie poturbują i żeby świniak tutaj coś nie zwęszył. Ten program treningowy, chujowy pomysł. Co tam gada? Ajś, zacząłem czytać iś. O, nope. Dobra, jeszcze jeden szczureł. Wstrzel się, Kowalski. Dobrze. Okej, okay, tu jest otwarte. Tu jest otwarte. On tutaj coś gada, no nie? Muszę zauważyć, posłuchać. Żeby mi cukierka nie zabrał. Ten program treningowy to chujowy pomysł. Wszyscy powariowali. Banda kleptomanów. Dobrze, że moje rzeczy leżą w sejfie. A, bo tu jest sejf. Coś wziąłem. Okej, więcej baterii. Tu się schowam. Tutaj nie róbmy hałasu. Poszukam sobie tu czegoś. On nie ma kierunkowego źródła światła. Więc nagle nie poświeci w moją stronę żadną latarką. Ciekawe, czy możemy coś zrobić z tym. O, tu jest w ogóle ta nafta, nie? Coś tu w ogóle wziąłem. Czekajcie. Okej, możemy tam przejść za to. Mam plan, jak ubić świniaka. Tylko teraz... Bo teraz mogę przejść. Tylko bym musiał chyba poświecić, żebym ja nie wpadł w te sidła. Zobaczymy, czy to zadziała. Okej. Coś wziąłem w ogóle, jakiś kluczyk. Działa! Drugie sidła rozpracowane, świniaka się pozbyłem. To za kota. I mamy tasak, teraz mogę walczyć ze szczurami nawet. Dobra, zobaczmy tu jeszcze. Coś widzi. Nie wiem. O, tutaj to, dobra. Ta nafta. Oszczędzamy baterie. Tu jest ważne miejsce chyba zaznaczone. Instrukcja. Prosty, ilustrowany poradnik opisujący sposób na naszpikowanie słodyczy środkami uspokajającymi. Może się przyda. Klucz do sejfu. Uwaga. Tu bereta. W ogóle. Tylko jakaś... O, magazynek. No! I to mi się podoba. A co to? Odręcznie napisany list i kiełbasa. Kochany synu, aby mnie pocieszyć, twój brat Louis tłumaczy mi codziennie, że treningi z profesorem dadzą ci wiele dobrego. Muszę jednak powiedzieć, że za tobą tęsknię i uważam, że twoje miejsce jest tutaj, przy matce. Abyś o nas nie zapomniał, do listu dołączam kiełbasę. Nie zjedz całej naraz. Kocham cię, twoja matka Carmen. Aha, okej. Okay. Jakiś dziwny cukierek. A może to... Może to na przykład cukierek z tym, jakiś... Ze środkiem uspokajającym. Dobra, mamy lampę, mamy pistolet tutaj. Tu mamy taki lepszy pistolet. Beretta. Załaduję sobie latarkę. Dobra, jakiegoś świniaka załatwiłem. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Ostrożnie, mogą jakieś pułapki być. A, coś jest. Klucz do piwnicy. Muszę omijać takie jakieś kratki, bo to nigdy nic nie wiadomo. Więcej cukierków. Ta, to mogą być takie cukierki. Tu się gdzieś wchodzi. Chwila, ale to się tutaj zawaliło? Czy jaki to był dokładnie komunikat? Nie, to raczej kluczem
kluczem się nie otwiera tego grobu chyba, nie? Nie, 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 ja stąd po prostu nie mogę wyjść. Pewnie świniaka można było zamknąć tu jakoś, co? Chociaż, ja wiem, ciężko. Może z tymi skrzyniami jakoś przestawiając je? Może jakoś umiejętnie można go było przyblokować, coś, zamknąć później? No, ale w pułapkę wpadł też jest fajnie, nie? Bo to za kota. Okej. Zobaczmy w takim razie tu. Aha, ten klucz, dobra, zużyłem go. On po prostu otwierał tutaj. Tu są schody. Zobaczmy, gdzie wyjdę. Okej. Wyczyść to, wyczyść tamto. Też wolałabym czekać na Kowalskiego z giwerą w dłoni. Ups. A sprzątanie? Też tylko Adelaide zawsze się wykręci tym swoim wiejskim uśmiechem. Ale nie, tam było ja. Nie zauważyłem. Dobra, co robić? Mam już dość tego całego seksizmu. Czemu to zawsze ja muszę zmywać naczynia? A może to ważne coś? Że tak ją wykorzystują? Tu coś może ten... Wyczyść to, wyczyść tamto. Dobra. Dobra. Co za kretyn z tego Welsha? Idiota. Tama, może byś mi pomogła zamiast tak biegać w kółko? Ten idiota Welsh jeszcze nie skończył. Czekam, aż będę mogła zabrać jego cukierki. No dobra, Welsh to żaden Einstein, wiem o tym. A po co w ogóle są te cukierki? O, coś ważnego. Profesor chce, żeby dzieciaki posnęły. Może ma już dość ich ciągłego biadolenia. Sprawdzę, co się dzieje u tego durnia. Ups. Daruj sobie, pewnie i tak zamknął drzwi na klucz, jak zwykle. Twierdzi, że pomaga mu się to skupić. Ha, co za idiota. O-o. Co za kretyn z tego Welsha? Idiota. Okej. Dobra, nie wiem, co robić. Chyba tu nie przejdę, co? Chyba, że ona zaraz gdzieś pójdzie. Zaraz, zaraz. Okej. Co robimy? Mogę wyjść, zastrzelić. Tu chyba w okolicy nikt nie usłyszy, ale będą zwłoki. Jakoś tak nie wiem. Chyba wolę amunicję zostawić sobie na jakieś poważniejsze sprawy. Jakie mamy możliwości? Jest tasak. No tasak zawsze w porządku pewnie. Może tak, zapalę sobie na pewno. Jeżeli mamy jakieś dziwne akcje tu robić, no raczej mnie zobaczy, jak tu wyjdę, nie? No przecież tu jest oświetlone, ona się tu gapi. Mogę zrobić hałas, schować się. Ona tu przyjdzie zobaczyć, ja ją z tasakiem zajdę. Próbujemy? Może cukierkiem zrobię hałas. Ej, ej, ej. Mam plan. Tylko teraz... Momencik. Może niech wróci. Nie wiem, ile to czasu zajmuje. Dobra, tak, spróbujmy. Wezmę cukierek, wrzucę gdzieś tutaj. Ona pójdzie zobaczyć, ja ciachnę tasakiem. Taki jest plan wstępny. I to będzie za kota. Ty sobie idź. Gdzieś. Co to w ogóle ma w ręku? Jakąś kość? No i teraz pytanie, znaczy nie zobaczy zwłok na pewno, bo są tutaj. A już chciałem spluwę wyciągać.
jakby mnie zobaczyła. Wiecie co, chyba jest dobrze. Czy jesteśmy w stanie jeszcze tę postać załatwić? Jakoś tasakiem. Ona tu przychodzi. Jeżeli też bym rzucił cukierkiem na przykład. Chociaż nie, ona jest tu blisko. Ona tu blisko przychodzi. Można by tu hałas zrobić. Dobra, spróbuję, ale muszę zapalić na pewno, bo to też bardzo ryzykowne mi się wydaje. Tylko żeby nie zaczął kaszleć. Wezmę tasak. Czyli robimy masakrę za kota dzisiaj, tak? Zobaczymy, czy to ma w ogóle szansę powodzenia. Jeżeli przechodzi gdzieś tu, zrobię hałas, schowam się tu. Nie ma żadnego światła, no nie? Nie, nie, nie. Znaczy, chyba tak, ale... Tam jest ciemno, nie ma tego żółtego podświetlenia, jak jest ciemno. Ale mam dziwne wrażenie, że chyba dałoby radę. Jakby w świetle tutaj jakoś... Może jednak cukierkiem rzucić? Ale tutaj, no tak jak w te... Ale nie, no jak rzucę tutaj cukierkiem, tu też ciemno będzie, bo ona nie ma światła. Czy on, czy ona to jest, nie? Spróbuję podobnie zrobić. Może po prostu w złym momencie uderzyłem. Mimo, że jest ciemno, ale jakby był dobry zwrot. O nie. Kurde, żem zrobił. Nie, nie, nie. O. Tu jest ciemno. Ale myślę, że to dobry plan. Mimo wszystko. Muszę próbować. Pozbędziemy się kolejnej postaci za kota. Chciałem stanąć jakoś tak bliżej na krawędzi i mnie to zobaczyło. Okej, teraz już nie popełnię tego błędu. O, teraz jestem schowany. Widać wszystko tutaj, bo są te kolorki zmienione, nie? Udało się, widzicie? Byłem tak idealnie od tyłu. To wtedy ten kolorek jest chyba domyślnie, nie? Coś tu wziąłem. Pałka, no i tym pewnie można ogłuszać. Ale dzisiaj robimy akcję za kota, więc zamiast ogłuszać, to wiadomo, nie? Coś tu jeszcze miała? Nie wiem, ale może lepiej chwycę to, schowam tutaj gdzieś. Może będziemy kolejnych ściągać w to miejsce. To się wszystko zobaczy. Zapal sobie. Ej, jeśli się okaże, że jest kilka zakończeń do tej gierki i na przykład... Te wszystkie zabójstwa przez Kowalskiego mają znaczenie. To na końcu wylądujemy w więzieniu. Dobra, zobaczmy tu. A, nie ma klucza do drzwi. Butelki. Rozglądamy się. Dobra, pomalutku. Okej. A, więcej baterii, bardzo dobrze. No tu chyba nikt... O, jest jakieś podświetlenie. Tu chyba, mam nadzieję, nikt nie chodzi. Francisco był stary, więc go zabiłam. André był gruby, więc go zabiłam. Max był głupi, więc go zabiłam. Ponieważ zasługuje na to, co najlepsze. Jestem najbardziej pożądaną kobietą na całym świecie. Ciekawe, jak ten cały Kowalski wygląda. Może jak gruby zboczeniec, ha? O-o. Może ją też zwabimy? Ja dobra, gdzieś poszła?
No i ta dziura wygląda troszeczkę niepokojąco. Dobra, coś tu musi być. Portret pięknej dziewczyny. Okay. Hej Bill, jakieś wieści? Kowalski się pojawił? Nie mogę się doczekać, aż go w końcu poznam. Cukierek. Poza tym wciąż czekają na ciebie na górze. Masz cukierki Welsha? Profesor mówił, że przyjdzie na pewno. Musimy tylko poczekać. Cierpliwości. Ciekawe, czy wygląda jak Martin. Może jest przystojny. A może bardziej przypomina Sandrę. Może jest szalony i niebezpieczny. O, Sandra jest kochana. Czemu tak o niej mówisz? Doktor zamienił ich w potwory. Są dużo gorsi od nas. Dokładnie, są kochani. Dobra, zrobimy teścik. Czy tu jest dziura? Jeżeli tak, to może mogę stanąć za nią i na przykład kogoś tutaj zwabić. Jakieś wieści? O, prawie zapomniałam. Dzięki, że... Co? Uwaga. No, dobra. Tak myślałem. Dobra, spróbujemy coś tutaj wykombinować. Takie te... A może cukierkiem powinienem testować? Tylko czy tutaj da radę stanąć z tyłu? Da radę! Można tutaj kogoś wprowadzić. Jakby co... O! A może? Ej, wiem o co chodzi! Kurde. Trochę chyba zawaliłem. Bo tu ktoś zaraz przyjdzie. Nie. Chociaż? Jak to zrobić? Bo wiecie, ona tak patrzyła na ten obraz. Chodzi o to, żeby przed tym obrazem wpadła w dziurę pewnie. Czy dało? O, to. Tylko, że ona przestała tu chodzić. Za to ten gościu tu chodzi. Nie. Dobra, zawaliłem coś. Chociaż... Jeżeli bym tu uciekł... Zrobił hałas w tym miejscu. I załatwił go tak jak tamtego. Spróbujmy. No takie akcje. To zakota wszystko. Nie, no nie był zielony. Może bym zawalił. Ale on ma pałę tylko. Jeżeli by go jakoś wymanewrować, ale mnie zdzielił raz już. Ła! Nie, no to się nie uda. Nie, no to się nie uda, chociaż może. Mógłbym go strzelić, ale tak gościa, który ma tylko pałę, to tak trochę dziwnie, nie? Ta babka tu przyszła? To w ogóle jakoś tak pusto wszędzie jest. Nie, to chyba nie ma sensu. Żem to zawalił, to chociaż? Dobra, próbujemy. Może tu podejdzie. Aj, nie no, lipa. Inaczej. Ale tu jest fajny pomysł. Ja myślę, że coś można z tym zrobić. Jeżeli bym to faktycznie wziął... Patrzcie. Ja tu coś zaraz wymyślę. Krew. Nikt nie jest bez winy. Zapach hemoglobiny. Nieźle brzmi trochę, co? A, on tutaj chodzi. I co, teraz będzie tutaj... Nie. A dobra, może teraz jakoś lepiej mi to wyjdzie. Jakoś wcześniej mnie musiał chyba usłyszeć. Coś tam zawaliłem, tego save'a później zrobiłem. Gdzie ten tasak? Dobra, teraz mi wyjdzie. Nie, no źle stałem. Jesus! No nie mogę... Nie mogę przejść. Ale zmaściłem znowu, no. Nie wiem, czy tutaj pewnie nie powinienem wchodzić.
No nie, no teraz on cały czas blisko tu będzie. Chociaż... O, nie, dobrze. Próbujemy. Jestem w ciemnościach. No Procek, zrób to jakoś dobrze w końcu. No czemu... No nie ma tego śladu, no. Znaczy tego zielonego. Dobra, jeszcze raz, troszeczkę inaczej. Musiałem wcześniej jakoś zwrócić chyba jego uwagę. Chyba, że on tutaj po prostu przychodzi, no nie, ale... Ustawimy ten obraz, ja po prostu stąd szybko jakoś pójdę. Albo stanę... Stanę tu... On mnie wtedy jakoś zobaczył, tutaj wszedł, nie? Może jakoś w tym miejscu, ale wtedy ona zauważy zwłoki, jak tu wróci. No zobaczymy, czy on mnie tutaj w ogóle jakoś wypatrzy. Nie, no to nie wyjdzie. Musimy najpierw tego gościa rozpracować, a później się zajmę obrazem. Spróbuję zrobić mój plan dziki. Zaraz, ale jeżeli on chce tutaj wchodzić, to może zaczaje się w tym miejscu. I on sobie wejdzie tu? A może on słyszy, jak ja przesuwam ten obraz? To jakiś tam hałas robiło? Zobaczymy, czy on tutaj będzie szedł teraz. Ej, on słyszał, jak ja obraz przesuwam. Dobra, to w takim razie trzeba to zrobić w innym momencie po prostu. Okej, przetestujemy. Nie, no bo wiecie, bo przesuwałem obraz, ale nie było tego pola dźwiękowego i po prostu... Nie domyśliłem się, że on to słyszy jakoś, ale na to wygląda. Zobaczymy, czy będzie tu szedł? Nie, nie idzie tu. Dobra, wszystko gra. No to w takim razie nie wiem, czy ta... O, ta babka idzie, może tu przyjdzie. Ja przez ten czas sobie obadam coś innego. Na przykład tutaj mamy ważne pole. Czy tu w ogóle można przejść? Nie mam klucza. Uwaga, zobaczymy, czy mój plan się sprawdzi. Ona tu sobie idzie. Patrzcie, idzie do obrazu. Lubię być piękna, kiedy zabijam. To za kota. Dobra, gościu niczego nie podejrzewa. Chociaż pewnie krzyk usłyszał, nie? Ale może ona częściej krzyczy i jakoś to na nim już nie robi wrażenia. No ale mimo wszystko tego kolesia fajnie by było też zwabić, jakoś załatwić, nie? On nie ma źródła światła, nie ma broni dystansowej, to nie powinno być trudne. Zaraz go tutaj jakoś ściągniemy. Tylko, że coś mi tu nie wychodziło. Nie wiem, czemu tu nie miałem tego zielonego podświetlenia. Już bym go tym tasakiem załatwił. Jak on tu chodzi? Ja tu wezmę tasak. Gdy tylko smak krwi poczuję w ustach, zrozumiesz, do czego potrzebna ci chustka. What? Genialne, muszę to zapisać. To jakiś taki wiersz Okleta jest. On tutaj chodzi do toalety. Okej. Okay. Okej. Okay. Mam plan. Tam jest dzieciak. Dobra, poczekamy tutaj. On się tutaj nigdzie nie kręcił, nie? On jakoś wchodził, wychodził. Przynajmniej takie wrażenie miałem. Spróbujmy. Nie ma źródła światła. Jestem schowany, nie jest na czerwono. Spokojnie, popatrzę na ich świeżą krew. O, co za wspaniały, cudowny dzień. Udało się! Kij baseballowy. No na razie eliminuje tutaj wszystkie potencjalne zagrożenia. Za kota to wszystko jest. Zobaczmy. O, to wygląda na łom. Pewnie się przyda. Zobaczmy tu. Cukierek. No i dzieciaka mamy, tu trzeba będzie pewnie do niego wejść. Okej. Toaletę obadaliśmy.
Zobaczmy ten zegar, może coś w nim schowali. Nope. Ta tam wpadła w tę dziurę, nie? Dobrze jest. Czyli tak, tu się nie dostanę. Musimy to wszystko posprawdzać. Tutaj baterie. Jordi jakiś. O kurde. Okej, to jest jakiś dzieciak, mogę go pod pachę wziąć? Nie. Może te cukierki, te ze środkami uspokajającymi. Ta. Dobra, wiemy po co są cukierki potrzebne. Te dzieciaki już tutaj mają na tyle mocno wyprane mózgi chyba, że po prostu będą się na nas rzucać, ale nie zraniły, znaczy nie zranił Kowalskiego. Gdzie jest ta lampa? Muszę się tutaj rozejrzeć. Może coś ważnego znajdziemy. Tomik poezji. Jakiś wierszyk napisany. Tutaj ktoś grał sobie w szubienicę. Zdjęcie rentgenowskie. Już jedno zdjęcie rentgenowskie tam wcześniej mieliśmy kiedyś, nie? Nie wiem, ile trwa ten środek, dlatego... kurde, nie wiem teraz. Możemy tego dzieciaka chyba zabrać, nie? Chociaż nie, nie możemy go zabrać, no bo jak? Bo ja przecież wszedłem tam niby przez ten grób cały. Niech on tu na razie będzie. Przejrzyjmy, co udało się znaleźć. Tomik poezji. Tomik poezji pod tytułem Instynkt ludożercy. Wiersz. Pięścią ją bij, nożem ją pchnij. Na chwilę przerwij, potem od nowa. Nie licz dni, godzin i chwil, aż nie odkryje, że jej się to podoba. Że jej się podoba. Takie wiersze pisał. Zdjęcie rentgenowskie. Zdjęcie pękniętej dziecięcej czaszki. Douglas Potapis. Douglas Potapis to nie był czasami ten Doggy Duck? Czasami tam w kartotece? Jeżeli za dzieciaka miał uszkodzoną czaszkę, może później mu zrobili te takie jakieś, wiecie, modyfikacje metalowe. Nie wiem. Weź sobie zapal, będziemy kombinować dalej. Dobra, dzieciak jest jakiś taki ospały, niech sobie tu zostanie. Okej, zobaczymy tu. Ktoś tutaj śpi. Oho, coś jest. Pomału. Dobra, mogę sobie chyba pozwolić na taki zasięg. Aha, to jest to tędy mogliśmy normalnie wejść sobie. Hej, no i wtedy może by na... chociaż nie wiem. Dobrze poszło chyba, nie? Ale nic tutaj takiego nie widzę. Tutaj są drzwi. Dobra, na spokojnie. Może tak, coś wziąłem, to sobie zobaczę. Chyba się gościu nie obudzi, co? Odręcznie napisany wiersz. Możesz pomyśleć, że jestem wampirem. Prawda jest jednak inna. Potnę twe mięso, zanim zabiję. Twoja krew tryskać powinna. Okej, tutaj sobie coś odhaczali. O kurde! Jakiś ninja tu jest! Da fuk! Co tu się stało? No nie wierzę. Ile? Dobra, stara metoda. Tylko, że teraz tu jest ich dwóch. No nie, no to nie wyjdzie. On ma światło? Nie, on nie ma światła. No czemu nie ma tego...
tego koloru. No i nie mogę przejść. Świetnie. Czemu nie było tego podświetlenia żółtego? No stałem z tyłu przecież. Jakiś asasin tam siedzi ukryty, ej. Dobra, coś się zaraz zrobi. Co to w ogóle ma być? Ej, dobra, wiecie co? Zostawmy to na razie. Zobaczmy sobie, tak, tego gościa załatwiłem. Zobaczmy tutaj, co się w ogóle dzieje. Ja tu muszę wszystko wiedzieć. A, tu się coś otwiera. Są jakieś cukierki. Noże. Może więcej asasinów tu gdzieś jest. Aha, no właśnie, tu jeszcze przecież były drzwi. Baterie. Cukierek. Cukierek. To są te cukierki takie te usypiające, czy tam z tymi środkami takimi dziwnymi, uspokajającymi, tak? No dobra, no tutaj... No w tym pomieszczeniu wielkiej filozofii nie ma. Pewnie jakoś tędy można się było po prostu dostać. Alternatywa. Nope. Dobra. W takim razie coś tam trzeba zrobić. No okej, no to muszę się tu jakoś wbić. Może tak, zapalę sobie. Zaraz, tu jest podświetlone. To jest jedyne podświetlenie, które teraz mamy. O. Weź sobie zapal. Obudzę tego gościa. Wyciągniemy go jakoś. Tylko czemu tam nie ma tego podświetlenia? No to mnie martwi. No chyba, że jakoś mogę go jednak tutaj zaciukać, ale on stoi plecami do ściany. No raczej... Aha, tu jeszcze było to. Trzeba to zabrać. Tylko żeby tego asasina nie ściągnąć. Ściągniemy go później. No nie, no to się nie da. Dobra, po prostu zrobię hałas. A może go wyciągniemy jakoś tu... Czemu tamto nie zadziałało? Okej. Robimy akcję z tym gościem. On nie ma światła. Jest wolny. Nie ma broni na fala z pięści. Jeszcze raz. Tylko to ma zadziałać teraz. Stoi w świetle, tak? Jakby co? No czemu? Czemu to nie działa? No nie rozumiem tego. Coś jest nie tak. Może nie można mu zaaplikować skrytobójczego ciosu? No nie mówcie, że on znowu idzie spać. Dobra. Kto ma jakiś pomysł? O, tutaj pewnie coś ważnego jest, nie? Może tak, zapalimy światło, zobaczymy, co się stanie. No nie, no naprawdę. Myślałem, że to światło jest. Dobra, jeszcze raz spróbuję, skoro już tutaj biegnie. Ale to nie działa na niego. Ale powinno. Czyli w dzisiejszym odcinku akcja zabijania grubszego kolesia, tak? No nie, no to nie wy... No ta. Ho, 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 uciekłem. Nie stuknął mnie. A tu jest otwarte w ogóle już? Otworzyłem! A jak? O,
to było zamknięte wcześniej, nie? Dobra, jakoś go wymanewruję w takim razie. Schowam się w ciemnościach. Ten koleś z kilofem gdzieś tu chodzi cały... Ej, co? Jego tu nie ma. Gdzieś sobie poszedł. A czemu ten koleś ciągle wie, gdzie ja jestem? Przepraszam bardzo. Nie może tego wie... O. Dobra, ciekawe, czy asasin wrócił do tej komórki pod schodami. Ej, tu leży Kilof. A może to był ten koleś tutaj, ten, który później spał? Okej, mam Kilof. Jest jakiś postęp, znaczy postęp, no mam Kilof, nie wiem. Odręcznie napisany wiersz, to czytaliśmy. I co, ten koleś śpi znowu, tak? To jest ten asasin. Dobra, zobaczymy, czy na nim jest podświetlenie. Zielone. Jest, znaczy takie żółte. No, i tutaj wyszło. Miecz samurajski, a może z mieczem samurajskim by to wyszło na tym gościu. Dobra, sprawdźmy to pomieszczenie, skoro pozbyłem się asasina. Zostawię tego gościa, niech sobie śpi po prostu. Dobra, zamknęło się. Gdzie jest moja lampa naftowa? Tutaj. Książkę znalazłem, no to tak średnio. Nie, no chyba trzeba, ale nie, ten koleś nie jest podświetlony. Co ja mam teraz zrobić? Ten koleś nie jest jakiś ważny, żeby go załatwiać. Tu jest punkt, a może mogę to teraz otworzyć? Spróbujmy. Znaczy tak, na pewno mogę dzieciaka zabrać. Mogę? Mogę. Więc go od razu wyprowadzę. Skoro już mamy wyjście. Gdzie to było? Tutaj. Dzieciak uwolniony będzie, jakby co. Mamy postęp. Książka. 120 dni Sodomy. Pióra Markiza de Sade. Unikalne wydanie. Okej. Dzieciak uratowany. Asasin załatwiony. Weź sobie zapal. Zobaczymy, czy to jest otwarte teraz. A, otwarte. Dobra. No to mamy postęp. Idziemy tu. Okej, zobaczymy. Nie będę spać. Jakiś koleś chodzi. Sen jest dla słabych. Dobra. Coś się tutaj dzieje. Tafuk? Mroczni wędrowcy? A, tu jest ścianka. W porządku. Hej ty, podejdź no. Dziś twoja kolejna zabawa. Połóż staruszka spać. What? Trzymaj ten cholerny klucz i zrób to, co trzeba, bo inaczej. Dobra, i nie musisz być taki nieprzyjemny. Pójdę do niego i dam mu buziaka na dobranoc. Krach. Mały Hansie, nadeszła pora na ciebie. I znowu to S jest takie, to jest z węży. Torturowałeś i byłeś torturowany. Cierpiałeś. I co tam było? Patrzę na tego gościa, sobie tu jeszcze chodzi.
Byłeś raniony i raniłeś, jadłeś i byłeś hańbiony. Gwałciłeś i zabijałeś i przyglądałeś się, gdy my... What? No ten jest jakiś ważny, podświetlony. Krach jest twoim panem, twoja krew jest jego krwią, twoje pragnienia są jego pragnieniami. Jesteś teraz jednym z nas. Nie uśmiechaj się, kretynie, została jeszcze jedna mała rzecz. Simon to twój najlepszy przyjaciel, prawda? Weź ten nóż i wyrwij mu serce. Chcemy widzieć radość na twej twarzy, gdy będziesz je jadł. Nie, nie zrobię tego. Kurwa, nic nie rozumiesz, prawda? No dobra, koniec przedstawienia, rozejść się. Nic nie zrozumiał. Załatwię to osobiście. Cokolwiek się nie wydarzy, twój głupi przyjaciel Simon i tak zginie. Nikt cię nie prosił o daremne poświęcenie. Mam już dość takich idiotów jak ty, zabrać go. Hej, Puccini, zadbaj o to, żeby nie umarł, dobra? Nie ma przebaczenia bez rozlewu krwi. Hej, zostaw mnie w spokoju. Dobra, tu mieliśmy taką scenkę. Mam nadzieję, że to jakaś czasówka tu nie jest. Zapalmy sobie. Jestem ranny, ale trudno. I to tak w oko. Ostro. Ej, żeby oni tu gdzieś nie przyszli zaraz do mnie. Ostrożnie. Jakby co, to idziemy schodami w dół. Mała Lubna nieco przysnęła podczas tortur. Mam nadzieję, że teraz będziesz ostrożniejszy. To dlatego, że Welsh dał jej te swoje cukierki. To wyjaśnia, dlaczego nie reagowała na twoje zabiegi. Ej, no, Kowalski to nie ma kawałka głowy tutaj. No dobra. Ci tutaj stoją. Bycie przekutym do wózka musi być trudne dla człowieka takiego jak on. To o tym krachu pewnie mówi. Zobaczymy. Gdzie do jasnej cholery podziałem te kneble? Zobaczymy, czy jakoś go możemy tutaj załatwić. A, tu gdzieś chodzi, patrzcie. A, więzy, zawsze przydatne. O, tu można. Nie do końca podobają mi się te treningi, ale przynajmniej nie może się stąd ruszyć, więc... O, jakoś tutaj musimy go zaciukać. Ta, on w kółko gada to samo, tu sobie chodzi, damy radę. Albo tutaj, patrzcie, jest bardzo dużo czasu, chociaż... Easy? Easy? Magazynek z nabojami? No, no, no! Dobra, i tutaj ja pozwolę sobie się rozejrzeć. Gdzie jest moja lampa? Tutaj. Gościu niech sobie leży. Tak na skradaniu będę chodził, żeby nie ściągnąć uwagi na siebie. Ej, tu jest zdjęcie Kowalskiego chyba. Nie ma tu nic ciekawego. Powiedział, patrząc na swoje własne zdjęcie, nie? No, więcej amunicji. Dobrze, dobrze. To pewnie na głównego bosiora będziemy mieli. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze ciekawego można znaleźć. Może gdzieś na dywanie. Wycinki z gazet. Nie ma tu już nic więcej. Zobaczmy tu. Dobra, coś wziąłem. Notatkę. Zobaczymy, czy... No, ale to pewnie zamknięte będzie, ale zobaczymy zaraz. Znaczy tak, na razie wyłączę to i zobaczmy, co udało się znaleźć. Podręcznik. A, za ciemno. Podręcznik analizy behawioralnej napisany przez słynnego na całym świecie specjalistę Bena Chorobita. Czy tam Chorobita. Nieważne. Notatka. Ocal mnie przed rzeczywistością. Aha. Dobra, co teraz? Sprawdzimy na pewno, czy tu jest otwarte w tym momencie. Dzieciaka trzyma. Oh.
Czy to jest otwarte? No nie jest. Potrzebujemy klucza. Naładowany magazynek jakby co. Nie będę spać. Dobra, zobaczmy tu. To byli ci goście, nie? O-o. Profesor tym razem naprawdę stracił cierpliwość. Nie chce słyszeć żadnych krzyków. Welsh zaproponował radykalne rozwiązanie. Trzymaj, daj im to. Świetnie, więc znów zaczął robić cukierki usypiające. Łykaj to. Kurde, boję się, że zaraz tu zaczną gdzieś chodzić. Tama chyba chciała je zjeść. Aha. Ciekawe, czy Tama naprawdę je zjadła, ta dziwna... Kurde, nieistotne. Nie moje zmartwienie. Pewnie ma to coś wspólnego z tym, że Doggy Duck odciął sobie ucho jakieś 10 lat temu. Jakby co, to tutaj się schowam? Jakby tutaj ktoś szedł? O-o. Czyli już. Ej, on tam idzie na górę? Czy na dół, czy jak to tutaj jest? Te schody są. Dobra, zobaczymy, czy tego gościa możemy załatwić. Jakoś od tylca, co wy na to? Za kota, oczywiście. Żeby dzieciak... Nie, dzieciak jest jakiś taki uśpiony, nie? Klucz do małego pokoju. Dobra, zobaczmy tu. Może to jest mały pokój na przykład. Coś znalazłem. A, tu jest dźwignia w ogóle. Jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, czy tych zwłok nie powinienem schować. Zapal sobie. Odcinek w ogóle trzeba kończyć, ale jeszcze chciałbym tu zobaczyć sobie. Mamy dużo baterii, więc chyba mogę śmiało... O, tu otworzyłem, ale nie, to nie ten klucz. A, to tutaj. Nie. Weź może to. Szkoda, że świeczki nie mamy. Sprawdźmy tylko, czy to jest otwierable w tym momencie. Tak. Tylko tam chyba ktoś był, nie? Zostawmy to na razie w spokoju. Mnie jeszcze interesuje, tutaj była taka dźwignia. Aha, to taki schowek tylko. Dobra, tutaj obadane jest. A może tu można kogoś zamknąć? I to chyba w prosty sposób. Pamiętajmy o tym miejscu. To jest dobre. Dzieciaka mógłbym zabrać, tylko chwila, bo ten koleś gdzieś tu poszedł. Ja muszę się zorientować w sytuacji. Muszę się zorientować w sytuacji, jak to tutaj wygląda. Aha. Ej, on może go znaleźć. Chociaż nie, no pewnie będzie gdzieś tu chodził, chociaż... Nie, no dobra, poszedł gdzieś na górę, luzik. Co ja w ogóle znalazłem, ale to może za chwilkę. A tutaj jest. Dobra. Chyba się nie rusza. Zrobimy akcję za kota. Może na przykład mieczem samurajskim. Egzekucja.
Chociaż on by pewnie tu za... No i czemu nie ma? No i powiedzcie mi, czemu nie ma tego podświetlenia odpowiedniego? Dobra, olać go. Coś jest, nie wiem. Są taki odporny, że... Niech on sobie tutaj zostanie. On się chyba nie rusza, więc... Więc powinno być wszystko w porządku, tak? Idziemy po tego dzieciaka. Wyprowadzimy go po prostu. Bo chyba mogę. Cedrika. Digory. I w ogóle tutaj coś mamy. Wyrwana strona, 5 czerwca 1974 roku. Słabe stworzenia zakute w łańcuchy, stworzone dla naszej uciechy. Nie myślicie chyba, że uda wam się odzyskać tę żałosną wolność oferowaną przez świat na zewnątrz. Dobra, idziemy po Cedrika. Chyba nikt tu nie przyszedł. Aha, tam też ktoś jest. Tylko te dzieciaki już nie są takie naszprycowane, co? A skoro jeden mnie atakował, to ciekawe, czy te nie zwrócą uwagi tego gościa, bo tak fajnie stoi też pod takie podejście asasina, nie? Dobra, na pewno jest tutaj, ten tutaj stoi, ale może by mnie nie sięgnął wzrokiem, tylko co ja bym tu miał na dole niby robić? Chyba nic. A to jest ten podświetlony? Nie, to nie jest ten podświetlony. Bo jakby był podświetlony, to znaczy, że tam miałbym wpaść i go na przykład zastrzelić, nie? Dobra, dzieciak uwolniony. Okej, słuchajcie, uwolniłem dwójkę dzieciaków, dużo rzeczy się zrobiło, klucz do małego pokoju. Coś tam było zamknięte gdzieś jeszcze? Nie pamiętam, w każdym razie tutaj sobie zapalę, tutaj zakończymy odcinek, w następnym odcinku będziemy kombinować dalej, uwalniać te dzieciaki. Jakby co, możemy szprycować je. O właśnie, może wpadnę na przykład do tej celi, rzucę cukierkiem w jednego dzieciaka, w drugiego. Może ten koleś na przykład nic sobie z tego nie będzie robił i wtedy go jakoś tam zadźgamy, nie wiem. Będziemy kombinować, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.